I nie ukrywam, mam jakiś duży, bardzo duży sentyment do Joli. Bardzo, bardzo. Nie ukrywam, że te kilka rozmów, które żeśmy mieli takie do rana, spowodowały, że zupełnie zacząłem inaczej na nią patrzeć. Ja od początku, tak jak jej to powiedziałem, widziałem w niej, nie wiem, normalną kobietę, osobę, dziewczynę, nie wiem jak to nazwać. Ja się w zasadzie nigdy z nią nie sprzeczałem, ja nigdy nie miałem z nią awantur. Zawsze byłem osobą, która jej tłumaczy i widziałem, jak ona się ładnie otwiera na różne rzeczy. I nie umiem odpowiedzieć sobie trochę na to pytanie, co się takiego stało, że jej się tak pozmieniało. Czy coś jakiś ma, że ona mnie atakuje jakby za nic. Kurde, lubię jak deszcz pada. Co? Lubię jak deszcz pada. Co? Lubię jak deszcz pada. Ja też. O, jak fajnie. Nie, ty nie, ja lubię. Dobra, ty lubisz, ja nie lubię. A ja nie lubię? Nie. Ja nie. Dobra, ja nie lubię. Mój piękny pan. Teraz to jestem ten numer jeden, w którym się doszukuje jakiś nie. Chociaż może to jest jej wygodniej też. Czasami może człowiek nie chce uwierzyć w te fajne rzeczy, bo boi się, nie wiem, rozczarować może, no nie wiem. Teraz mi takie rzeczy przychodzą do głowy. Ale żeś wczoraj finalistą popił. Co? Powiedz coś na ten temat. Ale co mówisz, że co? Źle coś? Nie zrobiłem chyba nic złego, co? Czy zrobiłem? Nie no, nic nie zrobiłeś. Nie. Bardziej ty się pastwiłaś nade mną. Miałam ubaw. Ledwo włosy sobie dzisiaj rozczesałem, kurczę, po prostu. W końcu mi się ktoś tak poddał, ja to tak już lubię. Zbawić, pastwić. W zasadzie to od paru dni tak jest, że chcę jej unikać jakby, bo mnie to boli naprawdę. A mam sytuacje takie, że tak jak wczoraj, no już mówię, no chcesz rozbijać te jajka na głowie, rozbijaj i tak dalej. Takie gdzieś mam cały czas bo ona jeszcze później potrafiła dzisiaj rano powiedzieć, że ona miała w tym olbrzymią frajdę, że to w ogóle było super i cudowne, że ją to bawiło i mi o to chodzi. Mi o to chodzi. No widzisz, daję ci dużo okazji do dużo różnych sytuacji. Do pastwienia się? Też. Mi daje przyjemność, jak widzę, że masz przyjemność w tym, co jest fajne. A ja wczoraj miałam, naprawdę. No ja wiem, dlatego... Jak dziecko się bawiłem. A dlatego się poddaję takiemu czemuś, no. Ale było fajnie, ja. Mnie to nie boli, jakby ja też mam w tym przyjemność i tak dalej. I chciałbym tak, chciałbym jakoś w jakiś sposób sentymentalnie czy mentalnie, nie wiem, jak wrócić do tego myślenia, które było jakieś tam jakiś czas temu, ale tu następuje w niej jakiś dziwne jakieś sprzężenie zwrotne. Nie wiem, czym to jest spowodowane, naprawdę. Taki niby jestem mądry, a jakoś trochę się też w tym gubię.